na tej części konferencji obserwowaliśmy takie połączenie polskiej i hiszpańskiej piłki. Tak, to prawda, to było połączenie z Kibu Wikuna. Tak na dobrą sprawę pracuję już półtora roku. Razem pracujemy z trenerem Urbanem w Legii Warszawa. Dobrze się znamy, staraliśmy się przygotować zajęcia takie, aby było w niej troszeczkę zabawy, aby było też i sporo powagi, ale żeby było dużo techniki i myślenia, co jest bardzo ważne w treningu dzieci i młodzieży. Zaprezentowaliśmy cztery gry, które tak na dobrą sprawę można na różnego rodzaju sposoby modyfikować, zmieniać, dokładać różne zadania. Myślę, że trenerzy, którzy to obserwowali, będą mieli po tych grach swoje przemyślenia, swoje nowe jakieś pomysły na to, aby w jakiś sposób zmienić czasami, czy dołożyć do swojej pracy trenerskiej kolejne przykłady gier. Podkreślił Pan, że gra w piłkę powinna przede wszystkim sprawiać radość. Taka filozofia troszeczkę hiszpańska. Często jest tak, że zawodnicy wychodząc na trening są bardzo smutni. Ja zadaję pytanie tym młodym piłkarzom, nie tylko, bo to się także zdarza w seniorach. Dlaczego wychodzisz smutny? Dlaczego nie jesteś uśmiechnięty? Dlaczego nie pokazujesz, że w tobie jest dużo entuzjazmu? Przecież robisz to, co kochasz, a jeżeli się robi to, co kocha, to trzeba podchodzić do tego z pasją, z uśmiechem, oczywiście z dużą powagą, bo gra w piłkę to jest poważna sprawa. Jeżeli ktoś podchodzi do tego poważnie, ale z uśmiechem, na pewno daleko zajdzie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że każdy klub ma wytyczony model szkolenia. Każdy ma swoją strukturę organizacyjną i pomysły na to, w jaki sposób doprowadzić tych wszystkich piłkarzy do tego najwyższego poziomu, jakim jest gra w seniorach na wysokim poziomie. Każda metoda jest dobra, kiedy przynosi pozytywne wyniki. Hiszpanie mają inną, Niemcy mają inną, ale na tym to polega. Nie może być tak, że wszyscy pracują tak samo, bo produkowalibyśmy, mówiąc brzydko, takich samych piłkarzy, a polega to na tym, aby każdy klub, każde miasto, każde państwo czy cały inny świat mógł produkować innych piłkarzy, którzy coś do piłki wnoszą nowego.